Moi drodzy, znamy już zasady dynamiki Newtona i mam nadzieję, że rozumiemy, o co w nich chodzi i możemy w nagrodę zrozumieć, w jaki sposób mniej więcej doszło do przełomowego odkrycia prawa grawitacji, prawa powszechnego ciążenia. No, zaczęło się to, trudno powiedzieć, od kogo się to zaczęło, ale moją prezentację zacząłem od Mikołaja Kopernika. Zwróćcie uwagę na te daty. To też bardzo interesująco się układa. A zdjęcia pochodzą z Wikipedii, więc można po prostu zajrzeć pod te hasła w Wikipedii i przeczytać tam więcej informacji. Kopernik, który podważył ten geocentryczny ptolemejski system słoneczny, teorię budowy czy układu słonecznego. Właściwie to wtedy się powinno nazywać układ ziemski, tak? Teorię Ptolemeusza, Słońca i planet. I zauważył, że z dokładnością, z jaką potrafił wykonać swoje obserwacje, potrafi zastąpić ten niesłychanie złożony system ptolemejski, w którym planety i Słońce poruszały się wokół Ziemi i jeszcze dodatkowo poruszały się nie tylko na orbitach wokół Ziemi, ale na tych orbitach poruszały się po różnego rodzaju mniejszych okręgach, epicyklach i diferentach. Potrafi zastąpić ten model znacznie prostszym koncepcyjnie obrazem, w którym wszystkie planety, w tym Ziemia, poruszały się wokół Słońca. No, było to wyzwanie przede wszystkim teologiczne, bo Ziemia ze względu na rolę, jaką pełniła i ludzie pełnią w religii chrześcijańskiej, uważana była wtedy powszechnie za centrum wszechświata, punkt odniesienia. Galileusz, który wynalazł lunetę i dokonał fantastycznych odkryć astronomicznych, zobaczył kratery księżycowe, czyli narysował powierzchnię Księżyca, zaobserwował księżyce Jowisza, pierścienie Saturna, zainspirował kolejne pokolenia astronomów i fizyków do obserwacji nieba. Do tego, że prowadząc obserwacje nieba, można wydobyć z tych obserwacji interesujące fakty i interesujące wnioski. Tycho Brahe, wybitny astronom, królewski astronom króla Danii, jeżeli dobrze pamiętam, dokonał w zbudowanych przez siebie obserwatoriach astronomicznych bardzo dokładnych obserwacji ruchu planet. Bardzo dokładnych obserwacji ruchu planet z bardzo dużą dokładnością. To znaczy wyznaczył położenia planet w kolejnych dniach, w kolejnych chwilach czasu, można powiedzieć. No, notabene te bardzo dokładne obserwacje Tycho Brahe podważyły teorię Kopernika. Okazało się, że nie pasuje do danych obserwacyjnych. Powodem było założenie Kopernika, że planety poruszają się po okręgach. W rzeczywistości poruszają się po krzywych, które nazywamy elipsami. To trochę tak, jakby ktoś stanął na okrąg i go troszeczkę spłaszczył. To spłaszczenie nie jest duże, ale wykrywalne, jeżeli w przypadku orbit planet, jeżeli się prowadzi dostatecznie dokładne obserwacje. Uczniem Tycho Brahe był Kepler, Johannes Kepler, któremu Brahe przekazał część swoich obserwacji. Z początku nie chciał pokazać mu wszystkich, bo liczył na to, że sam wywnioskuje, jak ruszają się planety, w jaki sposób poruszają się planety wokół Słońca, i przekazał obserwacje, które dotyczące Marsa, które wydawało mu się, że
nie wniosą nic do tej analizy, a tymczasem, haha, właśnie orbita Marsa ma wyraźny kształt elipsy i na podstawie tych danych, posiadanie tych danych na temat ruchu Marsa, obserwacji ruchu Marsa z Ziemi, pomogło Keplerowi wywnioskować swoje prawa Keplera. No to nie było łatwe. Popatrzcie, to są zdjęcia notatnika Keplera. Tych stron są setki. Zdjęcia pochodzą z podręcznika astronomii. Zabawne jest to, mamy zwyczaj niedoceniania niuansów, a w tym czasie nie było jeszcze notacji dziesiętnej, nie było ułamków dziesiętnych, w związku z tym Kepler musiał ułamki zwykłe pilnować jakby, czy przepisywać ułamki zwykłe, to jest znacznie trudniejsze zadanie. No w każdym razie Kepler na podstawie obserwacji Tychona Brahe sformułował swoje prawa Keplera, które ujęły ten ruch planet w sposób matematyczny. No i od tej pory nie trzeba było już się odwoływać do tablic obserwacyjnych. Były matematyczne wzory na tory, po których poruszają się planety. To znakomicie ułatwiło dalszą analizę, którą przeprowadził Newton. No i jak on to zrobił? No, przeszedł drogę od położenia, zmiennego w czasie położenia, przez drugą zasadę dynamiki, do siły działającej na planetę. No, znał i potrafił dzięki pracom Keplera opisać matematycznie położenie planet w czasie. No, stąd umiał wyznaczyć tempo zmian położenia. Prawda? Wiemy, że prędkość to jest tempo zmian położenia względem czasu, a stąd potrafił wyznaczyć przyspieszenie, które jest tempem zmian prędkości względem czasu. No, mając przyspieszenie i drugą zasadę dynamiki, mógł wyznaczyć siłę, która działa na planetę, która musi działać na planetę po to, żeby poruszała się z takim właśnie przyspieszeniem w tym dokładnie momencie czasu. Ale mając tę siłę w zależności od czasu i jednocześnie położenie w zależności od czasu, mógł zastąpić ten czas położeniem. To znaczy wiedział, w jakim położeniu względem Słońca znajduje się planeta wtedy, gdy działa na nią siła, którą wyznaczył. No i to jest wzór, słynny wzór Newtona, w ten sposób wyprowadził na siłę grawitacji działającą pomiędzy Słońcem a poruszającą się wokół Słońca po orbicie planetą. Ja muszę powiedzieć, że z drżeniem serca gdzieś na pierwszym roku studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powtarzałem, korzystając z takiego bardziej, znacznie już bardziej eleganckich i prostszych narzędzi niż te, które miał do dyspozycji Newton, bo Newton musiał te narzędzia sam wymyśleć. Wyprowadzałem wzór na prawo grawitacji. No jakieś tam 250 lat po autorze tego wyprowadzenia na pierwszym roku studiów. Zobaczcie. Czego tej satysfakcji i wam życzę.